Mirek, żona, babcia, malutki Mireczek, telewizor, sprzedawca, kierownik, głos z wnętrza Mirka, chłopiec, egzotyczna kobieta, panda, lanfen, chór, żona kiedyś. Przychodzi taki moment w życiu mężczyzny, kiedy ktoś zupełnie bez zapowiedzi zaciąga go w ciemną uliczkę i uderza tępym narzędziem w głowę. I... źle zacząłem. Nie wiem. Chodzi mi o takie uczucie przebudzenia, że nagle świat... że nagle... obudziłem się zlany potem. Żona leżała obok, zawinięta jak naleśnik. Śniłem się ja, a obok mnie stał drugi ja i ja spoglądałem mi przez ramię. Sen, lustro. Spójrz tutaj. Spójrz mi w oczy. Jesteś gruby. Jestem gruby? Tak. Jesteś parszywym, grubym grubasem. Nie. Nieprawda. Głupi grubas. Z tłustym wszystkim. Czy możesz przestać być taki gruby? Zrób to dla nas. Nie możesz się nawet porządnie podrapać, bo masz za grube ramiona. Ty gruby grubasie. Dzień dobry, czy mogę szanownemu panu pomóc w czymś? Sam nie wiem. Tak się tylko rozglądam. Ale szukam czegoś wyjątkowego. Czegoś, czym mógłbym uwieść kobietę. Świetnie pan trafił. Proszę pana, mężczyźni w pana wieku rzadko próbują coś zmienić i to dobrze o panu świadczy. Proszę spojrzeć, przecież ta koszula idealnie nadaje się do lekkiego odświeżenia wizerunku. Kapitalnie podkreśla sylwetkę, do tego wysyła jasny sygnał o aktualnym statusie społecznym dzięki znajdującym się na wysokości piersi logo malutkiej pandy. Malutka panda, to urocze. Chwytamy igiełkę w dłoń z myślą o tobie, Mireczku. Z myślą o tobie tkamy precyzyjny wzór. Raz, dwa, pozdrawiając cię serdecznie z dalekich krain, powtarzamy życzenia szczęścia i pomyślności, tkając małą pandę. Mireczku, czy to aby na pewno jest dobrze uszyte? Daj babci się przyjrzeć. Czy to fastryga? Szanowna pani, teraz jest inna moda niż kiedyś. Szyje się inaczej, produkuje się inaczej. Proszę jeszcze raz spojrzeć na malutką pandę. Jaka pocieszna. Moja żona kocha pandy. No, żona, no, te słowa sprawiają mi ogromną radość. No, nie za darmo czekałem cały dzień skryty za wieszakiem. Pozwoli pan, że zawołam nasze małe ptaszki. Wlatują maleńkie ptaszki. Ptaszki są bardzo proszące. Od razu pytają kawałki materiału. Pytają Mirka za ramiona i ruszają z nim prosto do przymierzalni. Tam w radosnym świergocie zakładają mu koszulę. Wciągają rękawy, zapinają guziki. Mirek wiruje w materiałach. Nasze koszule produkowane są w 76% z bawełny, w 24% z lnu. Lanfen. My name is Lanfen. Tak napisała. Ma na imię Lanfen i ma 11 lat. 11 years. Spojrzałem na metkę i tam to zobaczyłem. Mam na imię Lanfen i piszę do ciebie, Mirku. Piszę do ciebie z dalekiego kraju. Piszę tymi słowami, których się nauczyłam specjalnie, żeby do ciebie napisać, bo nie mam więcej waszych słów. Zabrakło na nie miejsca. Lanfen? Mam na imię Lanfen, co znaczy ta, która szyje. Lanfen. Mała Lanfen. Powiedz mi, mała Lanfen, czy to do mnie? Tak specjalnie do mnie? Mam na imię Lanfen i pozdrawiam cię. Wysyłam do ciebie 100 000 uścisków z kraju 100 000 kwiatów. Pomożesz mi? Jak mogę ci pomóc? Wszędzie prężą się kobiety o różnych kolorach skóry. Wszyscy chodzą z drinkami, z palemką w ręce. Egzotyka, relaks. Przepraszam. Czy panie znają może Lanfen?
Chyba szukam dziewczynki. Szukam 11-letniej dziewczynki na imię jej Lan Fen. Przybyłem, żeby zabrać ją do zimnych krajów. Wali nisko czy wysoko? Szukam Lan Fen, której imię znaczy ta, która szyje. Nasze kobiety są piękne. Mają słońce na skórze. Nasze kobiety patrzą na ciebie i widzą twoją duszę. Mają skórę powleczoną jedwabiem. Słyszysz szelest jedwabników? Co to za dźwięk? To szelest naszej wyjątkowej flory i fauny. Co to za klekot? Mirek przedziera się przez drzwi zasłonięte koralikami. Wchodzi do ciasnego pomieszczenia, w którym na półkach sięgających sufitu leży pełno materiałów. Przy maszynie do szycia siedzi babcia. Babcia? Dukutu, dukutu, dukutu. A co ty tutaj, Mireczku, robisz? Szukam dziewczynki. Ściany pękają, a ona nie umie latać. Oj, Mireczku, musiałeś zabłądzić. Babci pracowni nie poznajesz. Zobacz, jaką nową maszynę babcia dostała. Babcia teraz może jeszcze więcej szyć, tylko tu muszę naciskać, żeby się kręciło. Zupełnie jak w młodości. Zobacz, co ci babcia uszyła. Nowy garnitur. Bądź piękny, Mirku, dla mnie, alpaka. Babciu, ale ty jesteś już za stara, żeby pracować. Gdyby babcia nie pracowała, Mireczku, to nie byłoby ani twojej mamy, ani ciebie by nie było, bo babcia umarłaby z głodu, jakby na maszynie nie szyła. Zobacz, co pokazują. Straszne rzeczy się dzieją na świecie. W dalekim kraju zginęły setki osób. Kraj nasz bardzo biedny! Bardzo daleki, nikt nie wie, gdzie jest. Machamy rękami w ekranach telewizorów, pokazując szerokie uśmiechy. Tam, gdzie świeci słońce, ludzie są weseli. Na przedmieściach stolicy doszło do zawalenia budynków zakładów odzieżowych. Bardzo smucimy się tym obrazkiem. Przykładamy usta do dłoni i kiwamy z niedowierzaniem głowami. Przyszedłem złożyć zażalenie. Państwa koszula rujnuje mi życie. Tak mi przykro. Siedzę tutaj cały dzień i ronię łzy z pańskiego powodu. Na szczęście sprzedawca, który pana obsługiwał, już tutaj nie pracuje. Nie pracuje? A, to wszystko po to, żeby móc powiedzieć, że ja wariat. Wariat. Ja zbudziłem się i szczypię się. To jest bolesne. Tego pana już nie ma wśród nas. Nie żyje? Zwariował. Chodził wszędzie z nożyczkami i krzyczał: ciach, ciach, to jest źle uszyte, zło, zło, szatan. No to kiepska reklama dla firmy. Ciach, 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 ciach. Dlaczego rozdziela pan szaty? Nie czuję się najlepiej. Koszula mnie pije. A to może ktoś rzucił na nią zaklęcie? Tam, gdzie jest dziewczynka, której latawca nie mogę podtrzymać. Ona leży gdzieś pod gruzami. Panda gryzie bambusa, monsun zbiera siły, a ja jestem tylko patrzę. Szanowny panie, niech się pan uspokoi. To wszystko jest bardzo trudne. Jakie to wszystko jest trudne? Czas po zamknięciu powiek płynie tak szybko, tymczasem ja świecę pod powieki i zapytuję, czy wiesz, gdzie jesteś? Czy Mirek wie, na jakim jest świecie? Starannie wyprasowany pływa w oceanie płynu do płukania. Mirek zaczyna się rozbierać. To jest nie do wytrzymania. Patrzcie na mnie. Czy pan oszalał? Ja nigdy nie widziałem takiej jawnej demonstracji na gość. Niech ktoś mnie usłyszy! Odrzucam status społeczny wyznaczony przez malutką pandę. Niech ktoś usłyszy tą, która szyje. W naszym mieście przebywają oszuści, którzy podają się za tkaczy. Mówią, że potrafią tkać najpiękniejsze materie, jakie sobie tylko można wymarzyć. Nie tylko barwne i wzorzyste, ale twierdzą, że stroje uszyte z ich tkanin mają cudowną własność, bo są niewidoczne dla ludzi. Musimy ich wypędzić! Czy ten pan to wariat? Made in. Mireczku, to już i tak koniec. To już koniec wszystkiego. Oni i tak już nie żyją. Ważne, Mireczku, że masz dobre serduszko. Babcia to wie. To niemożliwe. Przecież ona mówiła do mnie. Cały czas słyszę, jakby to było teraz. Jest jeszcze czas. Nie ma już czasu, Mireczku. Nie ma. Życie jest krótkie, Mireczku, ale nie martw się.
Twoja duszyczka i tak jest zbawiona. Masz czyste serduszko. Babcia jest z ciebie dumna. Teraz możesz się już obudzić.